It's so easy to look around and feel like the sky is falling down. Yeah, I don't wanna get caught up, feeling like I don't have enough when you have given me so much. Moja przygoda z futbolem zaczęła się trochę przypadkowo. Mianowicie pojechaliśmy z moją obecną, a wtedy ówcześnie narzeczoną, moją obecną żoną, a wtedy ówcześnie narzeczoną do Stanów Zjednoczonych na work and travel, na wymianę studencką. Mieszkaliśmy przez 4 miesiące prawie w Cincinnati i tam na miejscu poznaliśmy drużynę Cincinnati Bengals, której jestem fanem do dzisiaj. Ale poznaliśmy ją zupełnie przypadkowo, mianowicie kiedy wracaliśmy z zakupów. Zobaczyliśmy w centrum na wielkim telebimie na jednym z budynków mecz, który można było obejrzeć razem z innymi kibicami na tak zwanym Fountain Square, który przypominał coś w rodzaju naszego Placu Litewskiego. Tam można było sobie usiąść, coś zjeść, wypić piwo i razem z innymi pasjonatami futbolu obejrzeć mecz, który notabene był wygrany. Był to mecz z przeciwnikiem z dywizji, z Baltimore Ravens, dlatego pamiętam wszystko bardzo dobrze. I właśnie w taki sposób nieco przypadkowo zaczęło się moje zainteresowanie futbolem, bo to było w 2007 roku, natomiast grać jako zawodnik zacząłem dopiero w 2009, kiedy drużyna Tytanie Lublin została założona tutaj. I nie mogę powiedzieć, że jestem jednym z założycieli, bo założycieli praktycznie z nami już w drużynie nie ma, ale na pewno byłem jednym z pierwszych zawodników. Pamiętam, że byłem na drugim lub trzecim treningu w historii Tytanów, kiedy nasze treningi odbywały się jeszcze na przepięknym boisku na Błoniach pod Zamkiem, gdzie trzeba było uważać nie tylko na wystające kamienie, ale także na psie niespodzianki, gdzie ludzie nas przeganiali ze względu na to, że zaraz obok był plac zabaw dla dzieci. No i tak właśnie rozpoczęła się moja przygoda z futbolem zawodniczym. Czyli cóż, no, wspominam to bardzo, bardzo pozytywnie i ten czas był naprawdę bardzo fajnym czasem dla Tytanów, jeśli chodzi o rozwój, jeśli chodzi o taki bonding, czyli takie łączenie się zawodników w jedną całość. Na samym początku grałem jako liniowy, ponieważ ważyłem 105 kg, miałem dobrą pracę nóg, więc mogłem próbować na tej pozycji się odnaleźć. Przez jakiś czas grałem jako ofensywny guard, ale drużyna też potrzebowała kogoś, kto będzie rozgrywał, więc będąc ambitnym człowiekiem, pomyślałem sobie, że no, kto jeśli nie ja? Oczywiście jest to trochę żart, aczkolwiek no, myślę, że ambicja podpowiedziała mi właśnie, żeby spróbować swoich sił w rozgrywaniu. Na początku w ogóle mi to nie szło, aczkolwiek spędziłem nad tym nie tylko z zawodnikami na boisku, ale też sam w domu trenując albo męcząc różnych ludzi, że po prostu tylko i wyłącznie łapali piłkę ode mnie wiele, wiele godzin. Wiele godzin rzucania piłki, wiele godzin potu, wiele godzin bardzo obolałego ramienia, jakichś ponaciąganych, ponadrywanych mięśni i tego typu historii. No ale w końcu jakoś udało się, że nie dość, że nauczyłem się, jak tą piłkę rzucać celnie, w miarę mocno, to jeszcze na dodatek zadomowiłem się na tej pozycji na 6 lat. Pierwszy mecz wspominam ciężko, bo wiem, że chciałeś zapytać, jaka była noc wcześniej, ale to nie była noc wcześniej, to był w zasadzie tydzień wcześniej. Bo noc wcześniej to w ogóle nie, praktycznie nie spałem. Pamiętam, że wierciłem się w łóżku i nie byłem w stanie zasnąć do trzeciej godziny, a następnego dnia o godzinie 10 już musieliśmy być na boisku, więc też dosyć wczesna pobudka.
Ale pamiętam, że cały tydzień to było naprawdę trudne przeżycie. W zasadzie nerwy towarzyszyły nam już od ostatniego treningu. Ostatni trening mieliśmy w czwartek przed meczem, graliśmy w sobotę. Może nawet nie, przepraszam, w niedzielę graliśmy. Więc nerwy towarzyszyły już w zasadzie od ostatniego treningu. Każdy miał tylko w głowie, że to jest pierwszy nasz mecz, pierwszy w Formule 11-osobowej. Mówię tutaj o PLFA 2, bo PLFA 8 nie będę tutaj, powiedzmy, włączał ze względu na to, że była to trochę inna formuła, trochę mniejsze nerwy, bardziej traktowaliśmy to jak zabawę. Mówię już o PLFA 2, kiedy przystąpiliśmy do tego futbolu, nazwijmy to, na poważnie. I poza tym był to mecz przeciwko Diabłom Wrocław, więc wszyscy skazywali nas na pożarcie, po prostu. Koledzy z Wrocławia przyjechali bardzo pewni siebie, przyjechali super zmotywowani, z dobrym trenerem, który rok lub dwa lata wcześniej pomógł Devils Wrocław zdobyć Mistrzostwo Polskie, więc to też było dla nas coś w stylu wow, przyjdzie do nas naprawdę drużyna, która może, mówiąc wprost, skopać nam tyłek. Ale okazało się, że nie taki diabeł straszny, dosłownie. I okazało się, że koledzy z Wrocławia to są tacy sami ludzie jak my. Mecz był fajny, zacięty, ale tak naprawdę myślę, że wygraliśmy dosyć gładko, bo wynik był 28-7, czterema przyłożeniami do jednego. Wygraliśmy w zasadzie przez większość czasu gry, kontrolując przebieg meczu. No i ten pierwszy mecz oczywiście zaczął się od nerwów, ale w zasadzie pierwsza zagrywka i całe napięcie zeszło, nie tylko ze mnie, ale widziałem też z całej drużyny. I chociaż tak naprawdę sygnał do ataku dała nam obrona, która zdobyła pierwsze przyłożenie z przechwytu, a autorem tego przyłożenia był Paweł Jabłoński, nasz safety, to od tego momentu wszystko już poszło z górki i dominowaliśmy po obu stronach piłki. Powiedziałem to, bo musiałem się zastanowić odnośnie tego tak nie. Co do zasady odpowiedź brzmi tak nie. Bo z jednej strony tak, jest to sport dla każdego pod tym kątem, że niezależnie od tego, czy ktoś jest duży i masywny, czy ktoś jest mały, czy ktoś jest wysoki, szczupły, czy jest niski, przysadzisty, kwestia jest tego, że na każdej pozycji pewne predyspozycje się sprawdzają, więc tak, każdy może pod kątem fizycznym występować w futbolu, ale nie, bo jednak trzeba mieć pewne predyspozycje, to znaczy, jeżeli duży zawodnik będzie po prostu oblany tłuszczem i będzie niestety słaby, to pomimo tego, że jest duży, może się po prostu nie sprawdzić na pozycji, na którą będą go trenerzy wstawiać, a prawdopodobnie będzie to pozycja liniowego, bo dla dużych zawodników właśnie ta pozycja jest przewidziana. Natomiast jeżeli zawodnik mały nie będzie się w stanie wykazać na przykład szybkością, to też ciężko będzie mu znaleźć pozycję, bo mały zawodnik z reguły będzie albo skrzydłowym, albo tak zwanym cornerbackiem, czyli zawodnikiem kryjącym skrzydłowych, albo running backiem. Więc w takiej sytuacji potrzebuje przynajmniej szybkości. Więc tak, uważam, że jest to sport dla każdego, ale mimo wszystko trzeba mieć jakieś predyspozycje sportowe. Czyli szybkość, siłę, może czasami jest to wytrzymałość, silną nogę, można stać kickerem, silne ramię, można spróbować być rozgrywającym i tak dalej, i tak dalej. No, założenia od samego początku były dla nas jasne, mianowicie chcielibyśmy się utrzymać w lidze. Naszym takim celem na ten moment wciąż jest osiągnięcie rekordu 4-4, który myślę pozwoliłby nam się uplasować na trzecim miejscu. No cóż, początek mieliśmy jaki mieliśmy, ale to pewnie zaraz o tym trochę więcej. Przegrana z Kings była jaka była, aczkolwiek nie podobało to nas. Wydaje mi się, że zarówno trenerzy, jak i zawodnicy cały czas wierzą, że taki wynik da się osiągnąć. I ja też bardzo mocno w to wierzę, bo pomimo tego, że przed sezonem wskazywano nas na pożarcie po raz kolejny, to wydaje mi się, że możemy powalczyć nie tylko z Gliwicami, z Katowicami, ale też możemy spróbować w naszym domowym meczu z Krakowem powalczyć, bo
wiadomo, że mecze domowe rządzą się zupełnie innymi prawami, chociażby ze względu na fakt, że do przejechania jest 300 albo 400 km w zależności od tego, gdzie się jedzie, czy się jedzie na Śląsk, czy się jedzie do Krakowa. To jest kawał drogi, no i niestety zajmuje to trochę czasu. Gdybyśmy mogli spędzić ten czas jadąc po autostradzie i dojechać na miejsce w ciągu 3 godzin, to prawdopodobnie sytuacja byłaby trochę mniej niekomfortowa. Natomiast w takiej sytuacji każdy wyjazd na pewno jest spore wyzwanie dla zawodników. Było szereg różnych problemów. Tak, rzeczywiście wyszliśmy mało zmotywowani, co zresztą było widać, jak szybko Kraków nabył nam punkty. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 29-0. Przede wszystkim dlatego, że już w pierwszej kwarcie w zasadzie Kraków narzucił nam swój styl gry. Drugim problemem było to, że pogoda nie sprzyjała. Natomiast Kraków dysponował bardzo dobrze przygotowaną grą biegową. I w zasadzie tym zdominował naszą defensywę, bo przez cały mecz, o ile dobrze pamiętam, Filip Mościcki rzucił piłkę 3 razy, z czego ani jedna piłka tak naprawdę nie doszła do jego odbiorcy. Natomiast wszystkie pozostałe zagrywki to były wszystko biegi nieustannie, co przy mokrej nawierzchni i deszczowej pogodzie to jest klucz do sukcesu, dobra gra biegowa. Tak de facto przegraliśmy walkę na linii wznowienia, można powiedzieć, czyli jak to mówią Amerykanie, in the trenches, tam gdzie linie ścierają się ze sobą, tam przegraliśmy. W pierwszej połowie linia defensywna nasza była trochę źle ustawiona, w drugiej połowie już się udało to poprawić, co zresztą bardzo znacząco wpłynęło na fakt, że w drugiej połowie Kraków zdobył tylko 3 punkty. Oczywiście do tego był fakt, że wpuścili sporo zmienników, którzy mogli się wykazać na boisku. Natomiast u nas w ofensywie, po obejrzeniu na gorąco tego filmu dzień po meczu, popełniliśmy potworną ilość błędów, po prostu potworną. W zasadzie z kilkudziesięciu zagrywek, które wykonaliśmy w trakcie meczu, na palcach jednej ręki można wskazać takie zagrywki, gdzie można powiedzieć: ok, tutaj zagraliśmy dobrze, tak miało to wyglądać i zdobyliśmy jardy. Natomiast pozostałe to były mecz okraszony olbrzymią ilość błędów z naszej strony, no i nad tym trzeba po prostu pracować. Oczywiście, przede wszystkim wydaje mi się, że super fajną rzeczą jest to, że wokół Tytanów udało się stworzyć całą społeczność, bo to nie jest tak, że to są tylko i wyłącznie gracze i ich rodziny, ale to są przyjaciele, to są sympatycy, to są ludzie, którzy nam pomagają i myślę, że to jest naprawdę niesamowita sprawa i myślę, że nie chcę powiedzieć, że nowatorska, ale taki, jest to taki, powiedzmy, ewenement, bo jednak sport się głównie kojarzy z tym, że przychodzą sympatycy, w sensie fani, tak, kibice na mecz piłki nożnej, przychodzą kibice dopingować swoją drużynę i to jest w porządku. Na mecz koszykówki, na mecz piłki ręcznej przychodzą głównie kibice obejrzeć zawodników, też jest w porządku, natomiast u nas panuje nieco inna atmosfera. Panuje taka atmosfera luźniejsza, trochę piknikowa. Jest to jednocześnie zabawa, wydarzenie sportowe, ale też taka integracja społeczności zgromadzonych wokół Tytanów. I właśnie dla tej atmosfery na pewno warto przyjść. Oczywiście są też emocje sportowe. Jest fakt, że mecze futbolu amerykańskiego są super dynamiczne, są bardzo widowiskowe. Czasami mogą się wydać trochę brutalne, no ale przecież ludzie oglądają UFC, prawda? Gdzie dwóch potężnych gości leje się aż krew sika. Także ta odrobina tej brutalności też dodaje takiego smaczku, takiego kolorytu, bo nie jest to taka, brutalność bezmyślna. No jest, powiedzmy, coś w stylu takiej ukierunkowanej agresji, ale też w pewnych ramach, w ramach pewnych zasad i też w ramach pewnego fair play.
Więc wszystko to, ta dynamika, ta atmosfera, te emocje sprawiają, że mecze futbolu amerykańskiego są właśnie takim ewenementem na skalę świata sportowego. I oczywiście może być tak, że niektórym się to nie spodoba, bo niektórzy wolą akcje ciągłe, jak w rugby, jak w piłce nożnej, jak w koszykówce. Mnie się wydaje, że ta intensywność każdej zagrywki i pomimo tego, że jest to dosyć krótki okres czasu, bo każda zagrywka trwa po kilkanaście sekund, daje naprawdę sporo temu sportowi. Jest po prostu inny. Jeżeli się to inność polubi, to można wsiąknąć na długie lata. Cześć, jestem Andrzej, jestem rozgrywającym Tytanów od 6 lat i chciałbym Was wszystkich zaprosić na wydarzenie, które odbędzie się w sobotę na bocznym boisku Areny Lublin, gdzie Tytanie Lublin podejmą Tychy Falcons. Miejmy nadzieję, że to będzie zacięty mecz. Na pewno nie będzie to łatwy rywal, ale my się postaramy, żeby dla nich ta wygrana nie była łatwa. Dlatego widzimy się w sobotę o godzinie 14 na bocznym boisku Areny Lublin. Zapraszam Was wszystkich i do zobaczenia.